Można mówić, że ten medal Pawła-Fajtka był bardzo oczekiwany i spodziewany. Był uzyskany w świetnej walce i, i brawa dla Pawła. Znakomite, że potrafił się tak zmobilizować, że bardzo dobrym wynikiem uzyskał ten złoty medal. Natomiast ogromne zaskoczenie, jeśli chodzi o Wojtka Nowickiego. Ja z nim rozmawiałem przed startem, po starcie, przed chwilą nawet rozmawialiśmy dość długo. Cieszę się bardzo, że Wojtek po prostu zrobił swoje, a rzadko w rzutach bywa tak, żeby najlepszy wynik tegoroczny uzyskać w najważniejszej imprezie. Wojtek miał podobne wyniki w Białymstoku, Stoku, miał w Kielcach, natomiast uzyskał tu w finale Mistrzostwa Świata około 78,5 metra, co dało ten brązowy medal. Świetnie i, i myślę, że wszyscy cieszymy się z takiej niespodzianki, mimo wszystko, Wojtka. Liczymy, że będą również następne. Już jest to niespodziewany medal. Liczę na to, to, że jeszcze będą konkurencje, w których zawodnicy będą w finale walczyć o medale i to nie tylko w konkurencjach rzutowych. Miejmy nadzieję, że w najbliższych dniach takie niespodzianki nas czekają. Szkoda, że Adam Krzczot nie ma już partnerów z Polski, że Artura Kuciabskiego pokonała kontuzja, że nie udało się dzisiaj wejść do finału. Marcinowi Lemadowskiemu Adam jest, jak widać, w świetnej dyspozycji. Jest to forma, nie tylko dyspozycja dnia, ale bardzo dobra forma. Rozkręca się z biegu na bieg. Bardzo mocny był dzisiaj, poprowadził kiedy trzeba było, żeby nie był bieg za wolny i sądzę, że jeżeli finał rozegra poprawnie taktycznie, to będziemy się cieszyć po biegu finałowym.